starcia z policją na proteście w Warszawie. Unia Europejska odpuści z Zielonym Ładem. Podczas protestu rolników przed siedzibą Sejmu doszło do starć z policją. 14 funkcjonariuszy zostało przetransportowanych do szpitali, przy czym jeden z nich odniósł poważne obrażenia. Zatrzymano 23 osoby. Minister spraw wewnętrznych nazwał zatrzymanych prowokatorami. W sieci pojawiło się również krótkie nagranie, na którym widać policjanta, który rzuca niezidentyfikowanym przedmiotem w kierunku grupy protestujących. Rzecznik Stołecznej Komendy Policji zapewnił, że materiał wideo jest obecnie analizowany. Wylegitymowaliśmy ponad 1400 osób. Zatrzymaliśmy łącznie 52 osoby. Odpowiedzą za naruszenie nietykalności policjanta, znieważenie oraz czynną napaść. Poinformował w czwartek rano podinspektor Robert Szumiata, rzecznik Śródmiejskiej Policji. 14 policjantów odniosło obrażenia, z których 13 opuściło już szpital. Jeden pozostaje hospitalizowany, dodał. Przepychanki między funkcjonariuszami policji a protestującymi miały miejsce w środę po godzinie 14 na ulicy Wiejskiej, w okolicach budynku Sejmu. Przed kancelarią prezydenta stał wóz policyjny z armatką wodną. Policjanci ubrani byli w kamizelki kuloodporne i kaski. Osłaniali się tarczami. Przed kancelarią płonęły race i opony, a trasa S-17 w pobliżu skrzyżowania z południową obwodnicą Warszawy była zablokowana. Nad centrum miasta unosił się policyjny śmigłowiec. Wcześniej liderzy rolników przemawiali do protestujących. Głos zabrał przedstawiciel Roli Wielkopolski. Mówię dzisiaj jasno! Wy wszyscy, którzy rządziliście przez ostatnie 30 lat, odpowiadacie za ten cały bajzel, za który my dzisiaj musimy walczyć! To przez was nie mamy partów! To przez was czołowego producenta wieprzowiny staliśmy się największym importerem! To przez was w kraju, który leży na węglu, staliśmy się jednym z większych importerów i staliśmy się zależni energetycznie. To wasze działania, to wasza krótkowzroczna polityka prowadzona od wyborów do wyborów, od kampanii do kampanii, zgotowała nam ten los. I my was w końcu rozliczymy za to wszystko. Was wszystkich, którzy na to pradacie. Dziś dziesiątki tysięcy rolników, sadowników, przemysłowców i zwykłych obywateli zgromadziło się tutaj, żeby powiedzieć jasno nie, że mamy dosyć. I trzeba powiedzieć sobie dzisiaj jasno, że nie ma naszej zgody, aby nas rolników, tych, którzy walczyli na blokadach, tych, którzy blokowali granice, reprezentowali przestępcy, ludzie, którzy oszukiwali rolników. To my, zwykli rolnicy, będziemy walczyć za swoją rację, o swoją przyszłość, nie oni. I największym skurwysyństwem, dlaczego się można do tego dopuścić, to było jakiekolwiek próby upolitycznienia naszych protestów. I nieważne, która partia, nieważne, który związek, jeżeli ktokolwiek się dopuścił tego, to tak jakby zrobił zamach na nas, zwykłych Polaków. Rolnicy z Bogiem, do zwycięstwa! Później przed budynkiem Sejmu doszło do starć z udziałem policji. Rolnicy rzucający petardami i kostką brukową stanęli w opozycji do sił policyjnych. Niektórzy protestujący nawoływali do szturmowania budynku Sejmu. Maja Wójcikowska, telewizyjna reporterka, informowała, że jeden z uczestników protestu próbował wtargnąć do wnętrza parlamentu. Funkcjonariusze zastosowali gaz łzawiący oraz granaty hukowe w celu odparcia ataku. Policja apelowała o rozejście się demonstrantów. W sieci krąży także nagranie, na którym widać funkcjonariusza policji w białym kasku, który oddala się nieco od kordonu. Funkcjonariusz schyla się, sięga po przedmiot i rzuca nim w kierunku grupy protestujących. Nagranie jest znane Komendzie Stołecznej Policji, a widział je również podinspektor Robert Szumiata, oficer prasowy.
Na ten moment trudno jest określić, czym dokładnie funkcjonariusz rzucał. Przeprowadzimy szczegółową analizę wszystkich dostępnych nagrań, w tym tych dostępnych w sieci, zapewnił w środę wieczorem podczas rozmowy policjant. Jest jeszcze za wcześnie, aby wypowiadać się precyzyjnie na ten temat, dodał. Na miejscu protestów pojawiła się duża liczba posłów różnej opcji politycznej. Sławomir Mentzen napisał na Twitterze: stałem pod Sejmem pomiędzy policją a rolnikami. W początkowej fazie potraktowała nas gazem i leczenie. Rolnicy w tym miejscu byli zupełnie spokojni, po prostu stali za mnie. Interwencja policji nie jest uzasadniona. Następuje natychmiastowe podjęcie próby eskalowania sytuacji. Wraca stara, dobra, uśmiechnięta Polska z czasów rozbijania Marszu Niepodległości przez służby Donalda Tuska. Tak wystąpi, zanim zacznie działać. Obecnie istnieje tak, że wolałbym się nie pojawić. Na szczęście ratownicy medyczni w Sejmie udzielili mi pomocy, za którą bardzo dziękuję. W Sejmie Sławomir Mentzen zaznaczył, że policja zaatakowała ludzi, którzy po prostu stali. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izba, bardzo cieszę się, że pan stąd, z tej bezpiecznej odległości obserwował, w jaki sposób rolnicy strajkują w naszym wspólnym interesie, dbając o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce, ale w miejscu, w którym akurat ja stałem, było całkowicie spokojnie. Stałem pomiędzy policją a pokojowo protestującymi rolnikami, którzy po prostu stali w miejscu i przyglądali się sytuacji. I nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali Marsz Niepodległości, bili niewinnych ludzi. Jeżeli tak ma wyglądać praworządność, tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska, jak wy tak zaczynacie, to nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo za kilka lat. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją, niż od gazu pieprzowego, psikniętego im prosto w oczy. Zgromadzenie rolników było jak najbardziej legalne, więc policja nie powinna reagować w ten sposób. Jeżeli widoczni byli prowokatorzy, którzy zachowywali się agresywnie, powinni być zatrzymywani. Jednak nie można atakować tłumu stojących zwyczajnie osób. Pomimo tego niektórzy uważają, że policja słusznie użyła siły. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, oświadczył w Sejmie, że to grupa prowokatorów rzucała kostkami brukowymi w policjantów. Zarzucił również politykom partii Prawo i Sprawiedliwość, że krytykowali działania funkcjonariuszy. Gdzie macie przyzwoitość? Dopytywał minister. Ja wam mówię bardzo wprost. 23 tych prowokatorów zostało zatrzymanych. I będziecie mieć pełną informację na temat tego, kim są i czy przyjechali tu pokojowo protestować. Bo większość protestujących rolników przyjechała tutaj rzeczywiście, żeby protestować, ale niestety byli także bandyci, którzy atakowali, podkreślił. Minister zaznaczył, że zawsze w takich sytuacjach policja będzie reagować i bronić polskich obywateli. Jeszcze kilka miesięcy temu ta część sali kochała takie powiedzenie: murem za polskim mundurem. Kochaliście to powiedzenie, pan, panie pośle Kaczyński, pan, panie ministrze Błaszczak. No i co dzisiaj jest? Dzisiaj widzimy sceny, że banda prowokatorów rzuca kostkami brukowymi w polskich policjantów, a wy atakujecie polską policję. Gdzie macie przyzwoitość? Ci policjanci od kilkunastu dni bronią protestujących także na granicy, bronią protestujących rolników, zapewniają im bezpieczeństwo. I robią to w sposób profesjonalny, spokojny. Dopiero wtedy, gdy wasi prowokatorzy wkraczają tutaj, nagle zaczynają się... Może pan zejść? Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Czy wam naprawdę nie jest wstyd, że atakujecie policjantów, w kierunku których rzucane są kostki brukowe? Czy nie widzieliście tych obrazów? Wstydźcie się za to! To waszą nieodpowiedzialną retoryką prowadzicie do tego typu aktów przemocy. I powiem wam wprost, bo wy mówicie o... Ja wam mówię bardzo wprost. 23 tych prowokatorów zostało zatrzymanych. I będziecie mieli pełną informację na temat tego, kim są i czy przyjechali tu pokojowo protestować. Bo większość protestujących rolników przyjechało tutaj rzeczywiście, żeby protestować. Ale niestety byli także bandyci, którzy atakowali policję. I zawsze w takiej sytuacji polska policja będzie reagować. I zawsze w takiej sytuacji
Polska policja będzie bronić polskich obywateli. Niezależnie od tego, jak bardzo będziecie krzyczeć tutaj na tej Izbie. Tylko wstyd, wstyd, że jeszcze kilka miesięcy temu wy mówiliście o tym, żeby stać murem za polskim mundurem. To teraz stańcie murem za polskim mundurem. Rolnicy przekazali, jak wyglądała sytuacja na miejscu. Przeżyłem 43 lata i doczekałem się, jak na Dolnym Śląsku ZOMO do nas strzelało z ostrej amunicji. To w tej chwili podobna historia mnie spotkała. Proszę pana, myśmy nic złego tam nie robili. Przyjechaliśmy jako wolni ludzie protestować do Warszawy. Tu, gdzie jest Sejm, gdzie są rzekomo nasi przedstawiciele, którzy na nas nasłali policję. Na własne oczy widziałem, że była to prowokacja po policji naprzeciw biura przepustek na tym wzgórku. Jak się stoi twarzą do biura przepustek, to po lewej stronie tam policjanci zaatakowali demonstrantów. Rzucali bezczelnie w tłum całe garstki petard. I to takich mocnych, że szok. Że ja nawet jedno dostałem, bo to pod kolano i trochę kuleje, ale tam to dam radę przeżyć, nie? Ale po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że doczekam stanu wojennego z 80 roku i z 81 roku. Jak mówię, przeżyłem to na własnej skórze, na grzbiecie. Później przekwiblowałem w więzieniu rok czasu, a 2 lata miałem wyrok. Siedziałem między innymi we Wrocławiu i w Szczelinie. Szczelin to więzienie było dla recydywistów. Tam siedzieli ze mną nawet potrójni recydywiści. I się pytam, czy o taką Polskę walczyłem? Miał być wolny Sejm. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w środę ocenił, że doszło do haniebnych zdarzeń podczas protestów przed Sejmem. Nie wierzę, że to rolnicy, którzy faktycznie przybyli tu protestować, popełnili te czyny. Do grupy protestujących rolników dołączyły się grupy prowokatorów oraz zamaskowanych osób, podkreślił. Hołownia wyraził przekonanie, że policjanci, którzy bronią dzisiaj naszego bezpieczeństwa, zasługują na nasze wsparcie. Natomiast chuligani, nie żadni protestujący rolnicy, lecz zwykli chuligani, którzy dzisiaj rzucając kostkami brukowymi zachowywali się w sposób skandaliczny, powinni ponieść konsekwencje swoich działań, zaznaczył. Powiedział, że wraz z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim czekał na możliwość spotkania z protestującymi. Jednakże z uwagi na to, co miało miejsce, usłyszeliśmy od organizatorów, że nie są w stanie wyłonić delegacji, która mogłaby z nami rozmawiać, zaznaczył Hołownia. Na uwagi z sali, że to nieprawda, dodał, marszałek Zgorzelski czekał cały czas, a ja, gdy tylko wróciłem z uroczystości zaprzysiężenia członków PKW, pytałem, gdzie jest delegacja. Stało się, jak się stało. Protesty to jedno, a chuligaństwo to zupełnie inna sprawa, dodał. W sprawie głos zabrał także Grzegorz Braun, który pojawił się w tłumie protestujących, stając bezpośrednio przed maszerującą policją. Wniosek o zarządzenie przerwy, zwołanie Konwentu Seniorów celem uzupełnienia porządku obrad o pilną informację ministra spraw wewnętrznych i administracji Kierwińskiego w sprawie prowokacji policyjnej, która w ostatnich godzinach rozegrała się tu w Warszawie na ulicy Wiejskiej i ulicach przyległych. Pan poseł Skalik dysponuje nagraniem, które pokazuje, jak od strony szpaleru policyjnego ciskane są kamienie w manifestujących rolników. Pan poseł prezes Mencen dostał gazem centralnie w twarz, zdążył już zmienić koszulę, ale nie zdążył wrócić do formy. Protestujący rolnicy prowokowani, osaczani, pacyfikowani przez policję. Bardzo prosimy o pilną informację w tej sprawie. Nie czekajmy, aż zdarzą się gorsze rzeczy. Kolejna budka spłonie, kolejny raz z broni długolufowej. Ktoś dostanie kulą gumową w oko. Nie czekajmy na to, panie marszałku. Dziękuję i zwrócę bardzo uwagę, że sytuacja ta domaga się nie tylko pilnych wyjaśnień ze strony ministra prowokatora, ale także pilnej akcji z pańskiej strony, ponieważ posłowie Konfederacji, którzy, jak sądzę, z sukcesem starali się nie dopuścić do eskalacji tej sytuacji i to się udało, posłowie stali się obiektem działań bezprawnych ze strony funkcjonariuszy policji. Dziękuję bardzo, proszę panie działać pośle.
trakcie wydarzeń przy ulicy Wiejskiej kilku policjantów odniosło obrażenia. Do tej pory zatrzymano kilkanaście osób. Część z protestujących próbowała przedrzeć się przez zabezpieczenia otaczające teren Sejmu, jednak zostało to im udaremnione, poinformowała warszawska policja. Wieczorem stołeczna policja podała, że rannych zostało 13 policjantów. 13 policjantów trafiło do szpitali. Udzielana jest im pomoc medyczna. Niestety uraz głowy jednego z nich jest na tyle poważny, że musi pozostać w szpitalu na obserwacji. Grupki osób dążyły tylko i wyłącznie do konfrontacji. Komisarz Małgorzata Wersoka z biura prasowego podkreśliła, że wszystkie incydenty były rejestrowane i będą analizowane, a w przypadku stwierdzenia złamania prawa zostaną wyciągnięte konsekwencje. Cały czas trwa analiza nagrań z dzisiejszych wydarzeń. Niestety, w wielu przypadkach mamy do czynienia z prowokacyjnym zachowaniem wobec policjantów. Nie brakuje również przypadków braku szacunku dla barw narodowych, dodano na profilu stołecznej policji. Wcześniej informowała, że w związku z fizyczną agresją niektórych osób protestujących przy ulicy Wiejskiej wobec funkcjonariuszy policji konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. Należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem, napisała stołeczna policja na Twitterze. Podkreślili, że zachowania zagrażające bezpieczeństwu funkcjonariuszy, w tym rzucanie w nich kostką brukową, nie mogą być lekceważone i wymagają stanowczej i zdecydowanej reakcji. Policja nie jest stroną toczącego się sporu, w związku z którym odbywają się protesty, dodano. Należy podkreślić, że od samego początku ten protest w dużej części miał charakter pokojowy. Natomiast pojawiły się grupki osób, które dążyły tylko i wyłącznie do konfrontacji z policją, wyjaśniał podinspektor Robert Szumiata. W Sejmie posłowie opozycji pytali Michała Kołodziejczaka, dlaczego nie pojawił się wśród protestujących. Panie ministrze, dlaczego pan do rolników nie wyszedł? Co? Panie Kołodziejczak. Drogi ministrze Michale, rolnicy czekali, a pan ich olał. No jak to tak? No Michał, czemu do rolników nie wyszedłeś? Powiedz. Słucham? Dawaj. Z rolnikami prowadzimy rozmowy, będą o 10 w sobotę. Ale czemu nie, pan nie wyszedł do nich? Jestem w stałym kontakcie z rolnikami. Donald Tusk przekazał, że spotkanie z rolnikami odbędzie się w sobotę. Z rolnikami będę rozmawiał tak czy inaczej. Ale żeby też było jasne, ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań i to już oni ocenią, na ile są usatysfakcjonowani. Ja też tego nie ukrywałem i mogę to dzisiaj powtórzyć. Postulaty, które brzmią precz z Zielonym Ładem, zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania. Komisja Europejska przedstawi nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników. Jak zapowiada w RMF komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, będą się one wiązały z bardzo dużym zmniejszeniem obciążeń dla rolników. Szczegółowe propozycje mają zostać przedstawione już w przyszłym tygodniu. Jednakże ich założenia Janusz Wojciechowski zaprezentuje w polskim Sejmie już 7 marca. Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy. Nie tyle związane z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są częścią wspólnej polityki rolnej. Powiedział komisarz Wojciechowski w RMF. W pakiecie znajdzie się całkowite odejście od obowiązkowego ugorowania 4% gruntów. Była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dla rolników. Według nowych propozycji Komisji Europejskiej rolnicy będą mogli ugorować ziemię, ale nie będzie już przymusu. Dodatkowo za ugorowanie mają być nagradzani. Bruksela ma się także zobowiązać, że nie będzie na razie kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. Natomiast w latach 2025-2027 zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. W pakiecie, jak podaje brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon, pojawią się również rozwiązania łagodzące rygory dotyczące stosowania płodozmianu oraz obowiązku stosowania okrywy zimowej gleby, czyli utrzymywania upraw ozimych czy ścierniska. Zmiany to reakcja na gwałtowne protesty rolników w Europie, które nie ominęły również Polski. Tymczasem ponad 330 organizacji z całej Unii Europejskiej
zaapelowało w liście do Komisji Europejskiej, aby ta porzuciła plany likwidacji zielonej architektury wspólnej polityki rolnej. Organizacje krytykują m.in. fakt, że w reakcji na protesty rolników Komisja Europejska zrezygnowała z obowiązku wyznaczania ugorów. Sygnatariusze listu ostro krytykują najnowsze rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską, które, jak piszą, mają na celu wycofanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu z unijnej polityki rolno-żywnościowej. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o wydarzeniach w Warszawie. Czy policja przesadziła z użyciem siły wobec wszystkich osób biorących udział w legalnym zgromadzeniu? Czy może jesteście zdania, że postąpili słusznie w przypadku zagrożenia wywołanego prowokacjami niektórych z uczestników protestu? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na największych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.